sezon ślubny w pełni i ślubne tematy zagoszczą także w naszym programie. Moim i Państwa porannym gościem jest kierownik marketingu Zakładu Komunalnego, czyli wydawcy Czasu na Opole, Denis Kokot. Dzień dobry. Cześć. Włączamy się w tegoroczny sezon i myślę, że możemy powiedzieć, że chcemy brać udział w organizacji ślubu jednej z opolskich par. Organizujemy konkurs, on właśnie trwa. Do kogo jest skierowany i na czym polega? Dokładnie tak. Organizujemy konkurs, gdzie para, która chciałaby zawrzeć związek małżeński, czy jest to młoda para, czy troszkę starsza, tutaj ograniczeń wiekowych nie ma. Jedyne, czego im brakuje w organizacji tego wesela, to miejsca, ale również całych atrakcji. Może wziąć udział w naszym konkursie. Wystarczy wysłać do naszej redakcji zgłoszenie z odpowiedzią na pytanie, dlaczego to właśnie oni powinni wygrać konkurs. I wtedy wygrają wesele w opolskiej restauracji Opolanka. Jest to tak naprawdę największy konkurs do tej pory, który organizuje nasza redakcja. Wcześniej organizowaliśmy już konkursy, takie jak na przykład stałe konkursy z kinem Helios, gdzie kino Helios jest fundatorem nagród, czy to rzeczowych, czy biletów do kina. Na przykład były też takie konkursy związane z wydarzeniami opolskimi, ale ten konkurs jest bez wątpliwości największym konkursem w historii naszej redakcji. I chyba to pierwsza taka inicjatywa, jeżeli chodzi o konkurs organizacji ślubu dla jakiejś pary w naszym mieście. Dokładnie tak. Wcześniej nie słyszałem o tego typu konkursie. Tak naprawdę para, która wygra konkurs, ma zapewnione kompleksowe wesele. Począwszy od sali weselnej, jedzenia, napoi, nawet samochód, który przywiezie parę na salę weselną, apartamentu na noc po weselu, atrakcji związanych z weselem, to wszystko fundator nagród Restauracja Opolanka razem z firmą Architekci Imprez zapewnia dla zwycięskiej pary, więc jest to całkiem pokaźna nagroda. A skąd w ogóle pomysł? Tak naprawdę my jako redakcja chcemy być bliżej odbiorców i chcemy też, żeby odbiorcy mieli możliwość interakcji z naszą redakcją, stąd też różne konkursy, o których już powiedziałem wcześniej. I tutaj Restauracja Opolanka zgłosiła się z takim pomysłem do nas i razem dopracowaliśmy ten pomysł i w efekcie czego jedna z par wygra darmowe wesele, ale to nie wszystko, bo dla pozostałych par, które wezmą u nas w konkursie, również są przygotowane mniejsze nagrody. Przypomnijmy, zgłoszenia i nagrania, co ważne, należy wysyłać do 26 czerwca mailowo na adres wesele z opolanką@czasnaopole.pl, mówiąc precyzyjnie, na co będzie zwracała uwagę komisja oceniająca, bo przecież to nie będzie losowanie, tylko komisja wybierze te właśnie pary, które będą brały udział w konkursie. Dokładnie tak, liczymy na kreatywność, to może być historia, jak się para poznała, to może być historia z życia. Po prostu oczekujemy odpowiedzi, dlaczego to właśnie ta para powinna wygrać konkurs i tak naprawdę wtedy zorganizujemy jej wesele. Przypomnij mi jeszcze, kiedy to wesele ma się odbyć? 29 września w restauracji Opolanka w Opolu. Zatem wszystkie pary, które chcą się pobrać właśnie we wrześniu, mają taką szansę, by skorzystać z atrakcji, by skorzystać z tego, co przygotowujemy wspólnie z naszym partnerem, czyli z Opolanką i zorganizować sobie wyjątkowe przyjęcie weselne właśnie 29 września. Czekamy na zgłoszenia. Dziękuję Ci bardzo za wizytę w studiu i za rozmowę. A moim Państwa gościem był Denis Kokot, kierownik marketingu Zakładu Komunalnego, czyli wydawcy Czasu na Opole. Dzięki, cześć.